Książki, łóżko, rozmowy, jedzenie i wygłupy. Nachalna promocja czytelnictwa tylko w barłogu literackim. Barłóg literacki. Który to już odcinek? Człowiek nie zliczy. Który to już gość, a właściwie gościuwa w naszym łóżku? Dziś Agata Napiórska. Agata Napiórska. Dzień dobry, dzień dobry. Dziennikarka, pisarka, tłumaczka, redaktorka naczelna magazynu Zwykłe Życie, o którym też powiemy tak później kilka słów, ale chcielibyśmy zacząć z powodu, dla którego tutaj się w tym łóżku zebrałyśmy, czyli książki Agaty, Szczęśliwe przypadki Józefa Wilkonia. To już druga książka Agaty, pierwsza Jak oni pracują, też jest związana z tą książką poniekąd. Tak, jest, wszystko jak się to łączy. Się mówi, zaczynem. Tak, jest zaczynem. Józef Wilkoń to pewnie jak wielu z Państwa wie, człowiek, prawdziwy człowiek renesansu, artysta, no genialny można chyba go tak nazwać, prawda? Przez wielu lat spokojnie. Nie ma tutaj. Tak. Ilustrator, rzeźbiarz, malarz. I przy tym bardzo skromny. To jest niesamowite, że te przypadki właściwie świadczą o... Ale też artysta życia, moim zdaniem. Też tak, mistrz życia. Książce. To powiedz, co... No teraz już trochę powiedzieliśmy, co mogło cię zaintrygować i zafascynować w Józefie Wilkoniu, ale rzeczywiście, jak oni pracują, czyli twoja pierwsza książka, w której opisywałaś to, w jaki sposób rozmaici ludzie kreatywni, parający się sztuką, zbierają się do pracy, jak wygląda ich rytuał codzienny. Przepytałaś też Józefa Wilkonia i jego wybrałaś, żeby zająć się nim dłużej, zostać z nim. Dlaczego? Wiesz co, to było jedno w ogóle z dłuższych i najbardziej niesamowitych spotkań z książki Jak oni pracują. Pojechałam do tego Zalesia Dolnego, otworzyłam bramkę, furtkę i weszłam do po prostu zupełnie innego, spokojnego, wspaniałego świata, gdzie po prostu rosną paprocie, mech, topole, które sam Józef Wilkoń zasadził. No i weszłam do kuchni, spędziliśmy tam 5 godzin i po prostu jak wychodziłam stamtąd, to czułam, że to nie koniec, że to jeszcze trzeba, że to trzeba. Paproci, czy... To były dosłownie bajki z mchu i paproci. To była bardzo wzruszająca rozmowa. I potem przeszukałam internet i biblioteki i okazało się, że nie ma książki o Józefie Wilkoniu, co wydało mi się dość skandaliczne. I zapytałam w pierwszej kolejności jego, czy chciałby w ogóle taką rozmowę. Okazało się, że takie propozycje już były, więc on się trochę zastanawiał. Pojechałam jeszcze raz do niego. Prezentować się. Tak, i poprosić, i się dowiedzieć, czy A by chciał. A przygotowałaś go lekami? Nie musiałam. Na szczęście nie musiałam. No i doszliśmy do porozumienia, że tak, że jednak on jest chętny do takiej rozmowy, tylko że to nie była rozmowa tylko o twórczości, ale też właśnie o życiu. Mhm. A łatwe to nie jest chyba, żeby przekonać do czegokolwiek Józefa Wilkonia, bo jest to starszy pan z charakterem, albo oj, nawet tak. Charakterkiem. Więc... Oj, tak. Ma swój charakterek, ale ma też ogromną charyzmę. Mhm. Wspaniale opowiada i jakkolwiek to jest rozmowa rzeka, tak. No to właśnie ja mówię, że to jest rzeka, która ma wiele meandrów i odpływów, ponieważ to, jak ja jechałam do niego z myślą, że no, skończyliśmy podstawówkę, zamknęliśmy, to może teraz porozmawiamy o liceum, ale te rozmowy jak zwykle schodziły na jakieś inne tematy i dużo rozmawialiśmy o jedzeniu, o miłości, o męskości, kobiecości, o przeróżnych rzeczach, no i potem to była duża praca edytorska, żeby to wszystko posklejać. A czy było coś takiego, co szczególnie cię w nim zaciekawiło, zanim jeszcze zaczęłaś rozmowę, albo na samym początku? To znaczy, czy miałaś jakiś pomysł na to, w którą stronę powinna ta rozmowa, ta opowieść rzeka iść? Czy raczej byłaś otwarta na to, co pan Józef ci opowiadał? Na pewno byłam otwarta, ale już po tej pierwszej rozmowie, po tym krótkim wywiadzie do Jak oni pracują, wiedziałam, że ten przypadek ma znaczenie w jego życiu. I chciałam pociągnąć temat przypadków, bo to wydało mi się też raz, że ciekawe, że człowiek z takim dorobkiem, 88-letni pan, artysta, chyba najbardziej znany polski artysta na świecie w tej chwili, gdzie jego 400 prac jest w muzeach w Japonii na przykład, nikt w Polsce o tym nie wie,
No, że taki facet jest jednocześnie tak skromny, że naprawdę wierzy, że ten przypadek tak bardzo zarządził w jego życiu. Czyli nie ma w nim żadnego takiego elementu egocentrycznego? Nie uwierzę. To znaczy ta skromność objawiałaby się w czym? W takim nie do końca zdawaniu sobie sprawy z tego, jaką pozycję ma się w świecie artystycznym, czy raczej skromność w takim życiu codziennym? No bo artycha to jednak wiesz. Tak, nie, no zdaje oczywiście, że on jest jednocześnie historykiem sztuki, to jest ciekawym właśnie, połączeniem, tak. Że jest nie tylko malarzem wykształconym, ale też skończył równolegle, co w tamtych czasach nie było takie proste, właśnie historię sztuki, więc mógłby równolegle być swoim własnym krytykiem, to jest też przeciekawe. Tak. No i miał takie momenty bardzo krytyczne w życiu, że opowiadał właśnie jakieś tam prace, chciał koniecznie zniszczyć, ale na szczęście tak głęboko je schował, że ich nie znalazł. I po latach cieszy się i uważa, że nikt, żaden artysta nie powinien w ogóle niszczyć swoich prac, bo pokazują po prostu cały proces i rozwój. No, ale ta skromność na pewno w nim jest. Jest w nim też to, co mi się najbardziej podobało, dużo takiej radości z życia i właśnie takiego zwykłego życia i tym, że on potrafi się tak samo ekscytować pierogami, które jego pani gosposia Halinka świetne zresztą przynosi, wręcz krzyczeć, jakie one są znakomite, winem. Ma taki zwyczaj, że właśnie w kilka osób ze znajomymi składają się na takie bardzo drogie wina i sobie próbują. No i też oczywiście sztuką. Tak. Ale to wszystko się tak miesza, jest spójne. I przyrodą, zwierzętami, roślinami. On sobie sam sadzi. To też jest coś niesamowitego, no, że idziesz do ogrodu i ja mówię, pani Józefie, jakie piękne kwiaty. Tak. Mówi, no zasadziłem sobie. I tam są takie donice właśnie, gdzie są takie kompozycje, już nie pamiętam, co tam dokładnie rosło. Jakieś bratki, kwiatki i stokrotki. No i tak. No i on sobie to sadzi tam raz, żeby ślimaki odstraszyć, żeby się skupiły w jednym punkcie, a dwa, żeby po prostu siadać w fotelu plastikowym, takim ogrodowym i patrzeć na takie piękne kwiaty. No, mnie się wydaje to takie dobrze rozumiane pragnienie przyjemności Józefa Wiekonia bardzo ujmujące śmieję się, że on jest dla mnie takim połączeniem rzeczywiście takiego włoskiego nastawienia do życia, takiego temperamentu, japońskim temperamentem, który są uważności, pewnego rodzaju subtelności, ma też taką kreskę. Kreskę ma bardzo japońską. Tak, bardzo japońską. No a też z drugiej strony jest w nim taka ten polski jakiś romantyzm, takie przywiązanie do krajobrazu polskiego tak? Tak, on kocha Mickiewicza. Dokładnie. Tak. Kocha polskie jedzenie. Kocha polskie jedzenie, dokładnie. I ale z drugiej strony też mam wrażenie, że w tym, w jakiś sposób się wyraża w jego sztuce, widać taką ogromną, no, dosyć niepolską otwartość, tak? I wyczulenie, i czułość, i właśnie brak obawy, że czułość czy sadzenie prymulek zagraża jakoś jego męskości. Tak, albo nie ma tego w ogóle. Prawda? Że jest taki bardzo, no właśnie, czule nastawiony do rzeczywistości. To chyba jest w nim najbardziej ujmujące i w tych jego rysunkach, że one są dla mnie strasznie wzruszające i te rzeźby również zresztą. I też są w taki bardzo otwarty i wspaniale, taki radosny sposób dziecięce. I to jest ekstra. Tak, ta dziecięcość w nim właśnie, no to też jest jedna z wiodących cech. On się świetnie dogaduje z dziećmi. I też jakby to wszystko się tak wspaniale łączy, że pewnego dnia przyjechały do niego w odwiedziny dzieci z rodzicami oczywiście i on razem z tymi dziećmi zaczął przygotowywać rzeźby, ale wtedy jeszcze nie nazywał tego rzeźbami, bo trochę bał się tego słowa, ktoś mu podczas studiów, jego profesor powiedział, że no Wilkoń z ciebie rzeźbiarza to nie będzie. I przygotowywał tak zwane ilustracje przestrzenne, właśnie razem z dziećmi. I potem powiesił je na płocie i kiedyś przyjechał do niego inny kolega rzeźbiarz i mówi, no Wilkoń, nie pierdol, przecież jesteś rzeźbiarzem. No i to jest właśnie jeden z tych szczęśliwych przypadków. Ja tak. Ja myślę sobie też o Józefie Wilkoniu, człowieku, który ma już swoje lata, a mimo tego jest cały czas artystą, który, no jak powiedziałaś zresztą, z dziećmi ma doskonały kontakt, ale tworzy dla dzieci. Powiedziałaś też, że ta dziecinność w nim jest. Jak myślisz, bo kiedy czasami mówi się o starszych osobach, że są dziecinne albo zdziecinniały, to raczej jest to takie dość pejoratywne znaczenie. Czym byś upatrywała takiego optymizmu dzieciowego u starszych osób na podstawie Wilkonia?
Jak myślisz, czym to by się mogło objawiać? Po pierwsze ciekawość, po drugie ogromna energia do tego, żeby coś robić i nawet nie zastanawiać się nad tym, po co to jest. W sensie, że to jest wspaniałe, że przyjeżdżałam do Wilkonia z reguły około 12, bo on odsypiał, dlatego że lubi siedzieć do późna i malować. No i mówię, panie Józefie, a co tam pan teraz, nad czym pan teraz pracował? On mówi, no konie malowałem do 5 rano. I mówię, ale to jakieś zlecenie, dlaczego tak do 5? Nie, tak dla siebie, po prostu malowałem konie. Więc zawsze, kiedy was nagle najdzie ochota, żeby namalować coś, na przykład konie, to po prostu nie czekajcie, tylko róbcie to. Dokładnie. Tak jak robi to Józef Wilkoń. No bo chyba wtedy się szczęśliwym, jak się to realizuje, te wszystkie impulsy, które nas pchają. Impulsy żywotności. No to tak, chyba. No tak mi się wydaje, no. Nie? Celebruje się życie. Tak głupio brzmi, idzie to jak z poradnika strasznego, ale... Myślę, że to właśnie jest taka, to jest najwspanialsze w twórczości, że jednak ta pasja łączy się z pracą i w pewnym momencie już, no... Trzeba też myśleć, wiadomo, o tym, że jakieś pieniądze z tego muszą iść, ale cudownie, kiedy to po prostu jakoś tak samo płynie, prawda? No i właśnie tutaj tak patrzę na tą stronę, bo tutaj usiłujesz się właśnie podpytać jakąś filozofię życiową Józefa Wilkonia i on tutaj tłumaczy, że ze wszystkimi dolegliwościami, jakie powoduje czas, uważam, że jestem starszy, tym bardziej wydaje mi się, że zachowuję się po męsku w stosunku do roboty, do ludzi, do zdarzeń, nie mam wątpliwości, nie waham się, czyli to znaczy, że to po męsku. Wiem, co robię, a w życiu, ponieważ życie mnie nieźle dopierdoliło w późnych latach, choroba śmierć bliskich osób z rodziny i nie tylko czuję się zahartowany, kto wie, co mnie jeszcze czeka i ty mówisz, no myśli pan, było minęło, trzeba iść do przodu, czy raczej rozpamiętuję te bolesne wydarzenia? A Wilkoń odpowiada, nie rozpamiętuję, ale wiem jedno, opłaca się być dobrym i że to powinno być normą, potem jeszcze dopowiada i teraz jeszcze się wycofuję o tej skromności znowu, że nie chcę powiedzieć, że wiem więcej na ten temat niż inni, raz jest lepiej, raz jest gorzej, nie ma o czym mówić. Bardzo dokładnie. Trudno jest robić wywiad z człowiekiem, który jest tak oszczędny w wyrażaniu swoich uczuć, prawda? Jest taki, można powiedzieć, no stara się wymierzyć, jakby ile powinien powiedzieć, tak? Bo czuć w tej książce to, że po prostu waży słowa i że to mówienie o uczuciach łatwiej mu przychodzi, jak mówi o pierogach, niż wprost, prawda? To prawda. To wszystko jakby łatwiej, no to też może dlatego, że jest ilustratorem i malarzem, no łatwiej mu się posługiwać po prostu obrazami. Tak. No ale jest to wspaniała też, w ogóle jest to wspaniałe wydawnictwo też edytorsko. Ta książka jest pięknie złożona. No ale to marginesy. Prace są wspaniale wyeksponowane. Tak. Twoja opowieść słowna miesza się z tą opowieścią wizualną, która ją dopełnia. I są też zdjęcia współczesne. Tak. Prosiliśmy Kubę Dąbrowskiego, który zrobił mu właśnie... zdjęcia pracowni, zdjęcia domu, zdjęcia drzew, o których opowiada. Tak, można zobaczyć, jak on pracuje. Tak naprawdę nie, no, prawda? Tak. A jak czuła się osoba, która wymyśliła i która zarządza wspaniałym festiwalem Niech Żyje Papier w pracowni malarskiej? Czy ty dostawałaś szału i krzyczałaś tak jak pan Wilkoń na podłogi? No ja było. Jak zaczęłam te zdjęcia, to od razu miałam ochotę tam pojechać i potarzać się w tym wszystkim. No, panuje tam naprawdę dość duży bałagan, delikatnie mówiąc, ale niesamowite jest to, że on się w tym wszystkim odnajduje i że są takie teczki, które są podpisane stare, dobre czasy i ktoś tam dopisał bardzo dobre i taki uśmieszek. Są kartony i naprawdę ta praca jakby nad składaniem książki trwała bardzo długo. Tam jeździłyśmy z Hanią Grudzińską, która też przesiadywała w bibliotekach i przeszukiwała właśnie i szukała tych okładek, świerszczyków, płomyczków, misiów. Niektórych, o niektórych nawet Józef Wilkoń zdążył zapomnieć, że w ogóle coś takiego było. No jest to wspaniałe miejsce. On ma dwie pracownie na górze domu. Ten dom w ogóle się rozrastał, jest jak labirynt, tam przychodzi takimi małymi, ciemnymi korytarzykami i jedna pracownia okazała się, że jednak jest tam za słabe światło, więc dobudował sobie drugą, gdzie teraz pracuje. Poza tym ma też pracownię rzeźbiarską,
której, nad której wejściem wisi nietoperz. Po drodze można się potknąć o pieniek, który jest ośmiornicą. Jak to, i to pieniek, jest coś, to jest normalne, coś naprawdę coś niesamowite, że tam się wchodzi i jest od razu, wita cię dzik. Potem widać jakieś żyrafy i mamuty, o, które przystają z szopy. No a te papiery, no coś wspaniałego, no, tam leżą wszędzie na ulicy, na ziemi. No trzeba uważać, żeby nie nadepnąć. No ale właśnie Wilko ma też do tego takie podejście, tak, że tak namaluje i potem tak, to ja myślę, powiedziałam, jak właśnie, a potem weźmie i tam coś mu się rozlało, rozmarzy, weźmie pod, w ogóle poleje wodą, żeby to spłynęło. Takie, nie jest to tak, laboratorium, gdzie misternie się nie, tam... Nie. No, ale to też na tym polega ten jego taszyzm właśnie. Dokładnie. Dużo z Wilkoniem rozmawiałaś właśnie nie tylko o jego sztuce, ale też o tym, jak ta codzienność się do tej sztuki ma i jak się sztukę z codzienności uprawia i sztukę codzienności uprawia. Mhm. I od tego jesteś specjalistką jako redaktor naczelna Zwykłego Życia. Uwaga, i z ogromną przyjemnością chcemy zareklamować ten periodyk, który bardzo lubimy. Przykro mi, że stara okładka. No, a, ale... który to nie właśnie... ma znaczenia, ale logo jest zawsze takie i zawsze tytuł jest też podobny. I znaczy, chciałam powiedzieć podobna treść. No nie jest ona podobna, bo cały czas szukacie, ale to, co jest pod tytułem Ludzie, miejsca, rzeczy, rzemiosło, moda, codzienne sprawy, to jest chyba coś, co towarzyszy wam od pierwszego numeru i jesteście raczej temu wierni. Tak, tak. To się wzięło z bloga tak naprawdę, z moją wspólniczką i współredaktorką naczelną Martą. Prowadziłyśmy najpierw takiego bloga. I właśnie tam były takie, taka paginacja, stąd jest właśnie wzięta Ludzie, miejsca, rzeczy. Tak. Zaczęłyśmy w czasach, kiedy jeszcze nikt w Polsce nie interesował się za bardzo rzemieślnikami, tak, żeby szukać tam historii. A my po prostu przeszłyśmy się pewnego dnia ulicą Poznańską. Okazało się, że tam jest pan Barliński, który robi wspaniałe szczotki, a za historią szczotek jest historia Warszawy, historia Polski, jest wojna i wielopokoleniowa rodzina rzemieślnicza. No i postanowiłyśmy zrobić ten magazyn, to już było lat temu. No, no właśnie. No, ile? No, wiesz co? 8? Boże. Czyli to 6 lat drukowany magazyn, wcześniej blog i jeszcze takie internetowe wydanie pierwsze. O, to jest, wasze pismo dystrybuowane jest jakie można w Empikach, w fajnych księgarniach, a mówi się, że pisma nie za bardzo już mają rację bytu, że wszyscy przerzucili się na sieć. Czy zatem to jest właśnie to łaknienie papieru osób, które was czytają, czy to raczej jest, nie wiem, przyzwyczajenie do medium, jakim jest magazyn. Myślę, że to jest łaknienie papieru, że to jest też, dbamy o tę szatę graficzną i on trochę, ten magazyn ma trochę taki wymiar kolekcjonerski. Tak. No w internecie jednak czyta się, uważam, krótsze treści. Te materiały, które tutaj się znajdują w druku, potem trafiają wybiórczo też na naszą stronę internetową, którą prowadzimy w takim trybie codziennym. I mamy tam jakieś osobne cykle. Ale no, ja nie zgadzam się z tym, że papier nie przetrwa, że umrze i nie że w żyje. Ogóle już dokładnie, że to jest już koniec. No, powstaje bardzo wiele fajnych magazynów, ale one po prostu zmieniają, jak to powiedzieć, to nie są magazyny, które piszą o aktualnych wydarzeniach. Rozumiem, ale są coraz bardziej uniwersalne. Tak. Coraz, to są pogłębione rzeczy, do których można wracać, tak jak można wracać do książek. Dokładnie. No i to jest jakby taki cel nam przyświeca. No mi się najbardziej zawsze w tym magazynie podobało, że on pisze o codzienności i materialności, czyli tym, co mamy na sobie, co jemy, gdzie mieszkamy, czym się posługujemy, w taki sposób, który oddaje szacunek tej codzienności i nie jest rodem z magazynu kolorowego, bo w opozycji do magazynów kolorowych Zwykłe Życie powstało, że nie jest to życie czyjeś celebryckie, czerwono-dywanowe, tylko nasze tutaj, ludzi, którzy pracują nad tym, żeby to, w czym żyjemy, było ładne, potrzebne i dobre. I bardzo mi to ze sobą, że tak powiem, rozmawia. Cieszę się. Więc tak trzymam to razem. I jeszcze raz w takim razie może powiemy szczęśliwe przypadki Józefa Wilkonia, wywiad Rzeka, Agaty Napiórskiej. Serdecznie zapraszamy do nabywania tego wyrobu. Drogą
kupna. Wydawnictwo Marginesy przepięknie wydało. Ja już nie będę zachwycać nad ilustracjami, które są w tej książce. Mam kilka swoich ukochanych. Z kotami pewnie. Z kotami i z mamutami. Mamutki kocham. Tak. Pewnie wszystkie książki, które czytaliście, jakbyście mieli. Nieuchronne, będziecie płakać czytając te książki. I polećcie szybciutko do antykwariatów, żeby znowu je mieć, jeśli je pogubiliście w przeprowadzkach, albo rzucicie się na świerszczyki. No, tak już ja zrobiłam. Z mamutami jest cudowna. Dużo śmiechu, trochę smutku. Smutku, historia o mamutku. No. Celebrujmy życie, celebrujmy papier, jedzmy, pijmy wino i cieszmy się, słońce, wiosna i czytajmy też przy okazji najlepiej na kocu, na trawie. A jeśli chce nam się natychmiast coś zrobić twórczego, to nie czekajmy. Dokładnie. Róbmy. Niech nas poniesie. Jako te wierzchowce. Agato, bardzo ci dziękujemy i życzymy ci powodzenia w twojej nowej, przy twojej nowej książce i pracy nad drugą częścią, jak oni pracują. Mamy nadzieję, że będziemy mogły książkę też mieć w naszym barłogu i proszę pozdrowić od nas pana Józefa Wilkonia. Pozdrowie na pewno. Uściskać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Do zobaczenia przy kolejnym odcinku. Bye, bye. Chciałam pomachać kotem, by tak pasowało na końcu, poszły sobie właśnie. No albo ośmiornicę. O, jak to jest miło. Ośmiornicy nie posiadam jeszcze, no przepraszam. Jak to ośmiornica, coś, 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 co pomachać, to pomachać.